pszczoły zbierają nektar. A jak wygląda pszczółka? Z takim igłą. To jest takie sządło. Wiem, że ona jest taka duża, największa z ula to królowa. Jakie pszczółka ma kolory? Czarn i żółty. Od momentu tutaj pojawienia się pasieki, od ustawienia, już były dwa przeglądy tych rodzin pszczelich, czy one się tu dobrze zaaklimatyzowały. No pszczoły w tej chwili noszą pożytek, nosiły pozostałości tego miodu lipowego, lipa już przekwitła i być może jeśli wystąpi, to będzie spać. No przede wszystkim patrzymy, żeby te pszczółki się tu dobrze rozwijały, no i gdzieś za jakiejś drugiej połowie sierpnia będzie przeprowadzone miodobranie, pszczoły będą zacieśniane wtedy do zimowli, no i będziemy mogli spróbować tego miejskiego miodu. Czy pszczółki mają co jeść i pić tu w okolicy? Oczywiście, pszczółki tutaj mają bardzo dobre miejsce. Ten teren był sprawdzany pod kątem bazy pożytkowej i wielkość tej pasieki jest taka, że nie utrudni tutaj bytu dzikim zapylaczom. Jest taka zrównoważona liczba pszczół. Miód będzie, poidła mają pszczoły, każdy ul ma swoje poidło. Jest ustawione na dachu, to są drzwiczki od pralki wypełnione keramzytem. No i tutaj też niedaleko jest rzeka, także pszczoły powinny wodę też mieć, także nie ma problemu. Powód na pewno jest to do radości z wielu aspektów, jeśli chodzi o to miejsce. Wielowymiarowo można by było na to spojrzeć, bo mówiłem o odpowiedzialności społecznej. Miałem na myśli bo jakby ten aspekt tworzenia warunków, żeby pszczoły mogły żyć również w mieście. Drugi aspekt to jest oczywiście kwestia wykorzystania elektroodpadów, czyli elementy pralek, lodówek, które fantastycznie ubarwiły akurat tą przestrzeń, która znajduje się za nami. No i trzecia rzecz, czyli edukacja. Mając już pasiekę, mając pszczoły, możemy na żywo opowiadać, jak pszczoły żyją, co robią, jak pracują, co z tego wynika i ile pożytku będzie miało to po prostu dla nas, dla ludzi. Pszczoły są bardzo pracowite i warto brać z nich przykład. Stąd mamy tablice edukacyjne też, żeby pokazywać mieszkańcom o tym, jak ważne są pszczoły w środowisku naturalnym. My połączyliśmy edukację o recyklingu zużytego sprzętu z pszczołami. Wydaje się pomysł zupełnie odległy, ale mamy projekt od pralki do ula, który pokazuje po pierwsze, że można zbudować z recyklingu zużytego sprzętu tak niezwykłe rzeczy jak ule, a z drugiej strony prowadzić na pasiece edukację o tym, że warto elektryczne śmieci oddawać do recyklingu, bo dzięki temu mają szansę trafić do profesjonalnych zakładów przetwarzania i możemy z nich później jako fundacja Odzyskać Środowisko zbudować domy dla pszczół, poidełka czy tablice edukacyjne i edukować mieszkańców o tym, że warto być eko, a później im dziękować na przykład w postaci warsztatów czy uroczystego miodobrania. No właśnie, to jak będą wyglądały ewentualne zaproszenia mieszkańców tutaj? Wspólnie z miastem Opole zawsze ustalamy koncepcję takich warsztatów. Część warsztatów ma charakter zamknięty, są to warsztaty dla małych grup. Takie pierwsze warsztaty będą już pod koniec lipca, to będą warsztaty O czym tańczą pszczoły. Będziemy tańczyć taniec pszczeli i zapoznamy uczestników z systemem komunikacji w ulu, bo to jest bardzo ważne i przydatne, myślę, na co dzień. Z drugiej strony będziemy mieć uroczyste miodobranie i myślę, że tutaj wszyscy mieszkańcy chętni mogą przyjść, ukręcić swojego miodu i później takiego miodu opolskiego z plastra spróbować, żeby zobaczyć, że taki miód miejski jest praktycznie, jeżeli chodzi o aromat i smak, równie dobry, jak nie lepszy niż ten z obszarów wiejskich. Co to jest ul? Ul to jest, znaczy, że tam jest taki ul. Mm-hmm. Wiem, że ul to dom pszczółek. Co się znajduje w domu pszczółek? Jak myślicie w miodek. Takim ulu? Miodek. Miodek. A jak się wytwarza miodek? Jak pszczółki robią miodek, wiecie? Bo ma nóżki, potem połyka miodek, nie ten pyłek i ma taki ząbek, że potem ma ten przecież pyłek. W tej chwili to jest 5 uli pszczołami na ramce wielkopolskiej. W sezonie około 70 tysięcy owadów jest w jednym ulu. No można powiedzieć, że 350 tysięcy nowych mieszkanek Opola tutaj zawitało. To w tym roku jest 350 tysięcy, natomiast jeżeli pszczółki dobrze się zaaklimatyzują w naszym mieście, to na wiosnę w przyszłym roku ta ilość wzrośnie prawie do 500 000. Dobre, pozytywne są.